Słuchajcie, ojciec Pio czyni cuda, dużo cudów czynił. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Podążamy tutaj za ojcem Pio, za tym wielkim świętym. No i cóż, jest wiele niezwykłych historii z cudami ojca Pio. I popatrzmy sobie, czytamy znowu książkę tego Emanuele Brunato, celnik ojca Pio taki, ono sobie mówi celnik zawsze, duchowy, pierwszy taki duchowy syn ojca Pio, rozrabiaka trzeba jasno sobie powiedzieć. I on mówi tak, u celnika pojawiło się niespodziewanie ropne zakażenie w dużym palcu u nogi. Pewnego niedzielnego popołudniu nie mógł już normalnie chodzić i poprosił, aby zawieziono go na osiołku do klasztoru. Po nabożeństwie usiadł na ławce w ogrodzie i czekał, aż mu przyprowadzą zwierzę, ponieważ zamierzał wrócić do domu. Nagle podszedł do niego ojciec Pio. Na co czekasz? Zapytał. Czekam na osła i tego człowieka, odpowiedział, bo nie mogę postawić stopy na ziemi, aby samodzielnie chodzić. Wrócisz do domu bez osła. Spacer dobrze ci zrobi. Powiedział zakonnik żartobliwym, a jednocześnie dość rozkazującym tonem. I to jest ciekawe. Celnik posłuchał i odszedł kulejąc. Tymczasem w trakcie drogi ból coraz mniej mu dokuczał. Kiedy dotarł do domu, nic go już nie bolało. Zdjął but i odwinął bandaż. Opatrunek był cały przesiąknięty ropą, lecz w miejscu zakażenia ujrzał bliznę o białych i wyschniętych krawędziach. Bez najmniejszego śladu obrzęku lub zaczerwienienia. To jest ciekawe właśnie, jak trzeba być posłusznym Panu Bogu. Trzeba być posłusznym ojcu Pio. Jak ten człowiek swoim przełożonym, jeżeli nie nakłaniają do zła oczywiście moralnego. Tutaj jest jasna sprawa. Ale widzicie, to jest ciekawe. Jak ojciec Pio mówi, zrób to. I co ciekawe, on wciąż, wciąż idąc, miał przecież ból w nodze, ale zaufał ojcu Pio. Zaufał i widzisz, to też tak, ja powiem tak, jakbym ja mam sobie taką miłość własną, ja nie wiem, czy bym to tak przyjął, bo jeszcze ojciec Pio do mnie mówił tak zażartowo, a ci sobie tego... Nie wiem, no, ale to ciekawe, że łaska Boża potrafi człowieka tak, no, właśnie tak poruszyć, że poszedł, zjął but i poszedł po prostu, zaufał. Widzisz, zaufaj ojcu Pio, zaufaj. Inna historia, ojciec Benedykt. Ojciec Benedykt, sekretarz katolickiego wydziału Uniwersytetu w Lille, przybył wraz z dwoma współbraćmi, aby spotkać się z ojcem Pio. W trakcie podróży zakonnik postanowił, że zapyta kapucyna o wyjaśnienie moralnego dylematu, który dręczył go od kilku dobrych lat. Kiedy jednak przybył do sędziowania rotondo, zapomniał o tym zupełnie. Zbierali się w drogę powrotną. Jeden ze współbraci poprosił ojca, aby napisał mu kilka słów w jego brewiarzu. Ojciec zgodził się i zrobił to samo dla ojca Benedykta. Po opuszczeniu klasztoru ten ostatni otworzył brewiarz, chcąc przeczytać wpis. Odnalazł tam dokładne rozwiązanie swojego dylematu moralnego, o którym zapomniał zapytać ojca Pio. To też pokazuje właśnie, że czy nie takiego dobra, pomaganie innym, to jest też wylewanie takiej dobroci Bożej. Wiesz, jak Pan Bóg jest zainteresowany nami po prostu. To nie jest, że Pan Bóg sobie siedzi na chmurze i tam sobie siedzi i tylko... Nie, popatrz, miał ten zakonnik, moralny dylemat, musiał go rozwiązać. Zapomniał. Jego wina. Popatrz. Ktoś by powiedział, a już Pan Bóg ciebie nie obchodzi. A widzisz, Pan Bóg przez ojca Pio tak zadziałał, żeby sprawa została załatwiona. Popatrz, ufaj Panu Bogu zawsze, ufaj Mu. Dalej. W grupie wiernych zgromadzonych wokół ojca Pio pewna dziewczyna pozwoliła, aby pojawiły się w jej głowie nieprzyzwoite myśli z nim związane. Jeju. W tym samym momencie, mimo że kapucyn nie wykonał żadnego gestu, młoda kobieta poczuła, jakby ktoś boleśnie ją spoliczkował. Wow. Odeszła od grupy ludzi, z którymi stała, rozpłakała się, a nikt nie mógł pojąć, co się wydarzyło. A to jest dobre po prostu. Jak ojciec Pio pewnie jej przywalił, no bo ojciec Pio potrafił tak komuś przywalić. Ja znam też taką historię, gdzieś czytałem, jak ojciec Pio przywalił dla gościa, który zapomniał przeżegnać się przed kościołem, bo się wstydził, że tam ktoś inny pomyśli i tego. I właśnie trzeba jasno i konkretnie walczyć wady. I tak trzeba to robić. Czasem przywalić dzisiaj, że tak powiem. Żeby nie mieć jakichś złych myśli. Ale ciekawe, ostatnia historia też ciekawa. Uzdrowienie w Bolonii. Ciekawe, czy to ostatnia, czy przedostatnia, już nie pamiętam. Podczas odwiedzin swojej córki w Bolonii pewna kobieta dowiedziała się,
że ma złośliwego guza na przedramieniu. Nie zdawała sobie sprawy z powagi swej dolegliwości. Jednak lekarz, który ją zbadał, stwierdził, że konieczna będzie natychmiastowa operacja i niezwłocznie skierował ją na konsultację chirurgiczną. Chirurg potwierdził diagnozę i powiedział, że operacja może się odbyć już następnego dnia. Córka chorej, głęboko przejęta całą sprawą, niezwłocznie wysłała telegram do ojca Pio, gdy słyszała, że jest on cudotwórcą. Po południu, kiedy pacjentka leżała sama w swej sypialni, do pokoju wszedł kapucyn. Pozdrowił ją przyjaźnie i przedstawił się. Jestem ojciec Pio z Pietryciny. Kobieta opowiedziała mu o swojej dolegliwości, a on zachęcił ją, by zaufała Matce Bożej. To powiedziawszy, zrobił znak krzyża na jej ramieniu i odszedł. Po jego wyjściu kobieta zaczęła zastanawiać się, jak to się stało, że zakonnik został wpuszczony do jej pokoju bez zapowiedzi. Zadzwoniła i przepytała pokojówkę, a następnie córkę i zięcia, którzy uznali, że chora ma jakieś halucynacje. Jednak ze względu na szczere zapewnienia teściowej, jej zięć postanowił udać się do klasztoru kapucynów w Bolonii, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Tamtejszy gwardian powiedział mu, że słynny zakonnik nadal mieszka w San Giovanni Rotondo, oddalony od Bolonii o prawie 600 kilometrów i że nie opuścił on swojego klasztoru od kilku lat. Nazajutrz, kiedy chirurg, który przybył, aby zaoperować kobietę, zdjął założony dzień wcześniej opatrunek. Na jej przedramieniu nie było ani śladu po guzie. Kilka lat później córka uzdrowionej kobiety odwiedziła wraz ze swoim mężem ojca Pio i ponownie poskarżyła się na stan zdrowia swojej matki, która tym razem cierpiała na zapalenie oskrzeli. Była zakłopotana i szukała słów, aby kolejny raz poprosić o uzdrowienie. Psotny uśmieszek pojawił się na twarzy kapucyna. Cóż pani wymaga? To już ten wiek. Tym razem czy kiedy indziej trzeba się dobrze na to przygotować. Ale widzicie, jakby ojciec Pio daje też znać, że to nie jest tak, o, zawsze będziesz miał zdrówko. Zawsze się uda. Trzeba być gotowy na śmierć też. Trzeba być gotowy na spotkanie z Panem Bogiem. Pan Bóg daje nam tyle czasu, ile nam potrzeba do zbawienia swojej duszy. I twojej duszy, i mojej duszy, więc to nie ma tak. Więc widzisz, jak ja nie będę nagrywał też filmików, myślę, to też będę miał gorzej z Panem Bogiem, u Pana Boga, bo Pan Bóg powie mi, dałem ci to, co masz potrzebnego, dałem ci to, co masz i trzeba tutaj, no, że tak powiem, trwać gorliwie i robić to, a nie się ubijać, albo tam, że wymówki sobie znajdywać. No i tak to ostatnio właśnie było, wymówki sobie próbowałem znaleźć, żeby nie nagrywać filmików. Słuchajcie, obejrzyjcie inne filmiki na tym kanale. Poznawajcie ojca Pio. Poznawaj go. Pokochaj ojca Pio. No i proszę was, dzisiaj mamy świętego Stanisława, mego patrona. Pomódlcie się za mnie. Pomódlcie się, abym dalej wytrwał w tym dziele. Sława Maria. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi sempre.